Mamy nadzieję, że są to ostatnie dni, kiedy musimy budzić pana Bronisława. Mamy nadzieję również, że już niedługo będzie mógł się wyspać na bezrobociu w budzie ruskiej. Prezydent po 5 latach siedzenia w pałacu i spotykania się wyłącznie z partyjnymi rozkazami został zmuszony do wyjścia do ludzi. Niestety, okazało się, że spotkania z ludźmi są trudne, bo nie każdy zadaje skonsultowane wcześniej ze sztabem pytania. Tyle, żeby na przykład była, moja siostra 3 lata szukała pracy i zarabia 2000. No, ale znalazła pracę, tak? Po 3 latach. No. I zarabia 2000, jak ma kupić mieszkanie? Znaleźć inną, no, wziąć kredyt, mieć pracę. Dlatego od następnego spaceru pewna pani przytulała się do pana prezydenta. Dziwnie, bo do jego pleców. I mówiła mu, jak ma się zachowywać. Może to i śmieszne, ale to chyba straszne, że pani, która jest specjalistką od manipulacji, mówi prezydentowi, co ma robić. Co gorsze, kogo zapraszać do pałacu. Oczywiście prezydent jako osoba szczera do bólu, zgodnie z prawdą w RMF, powiedział. O tę sytuację też słuchacze pytają, bo za pańskimi plecami była jakaś pani z kancelarii prezydenta, która wyglądała, jakby panu coś podpowiadała, czy coś suflowała, ale kiedy pan rozmawiał z tą panią. Na tym polega praca całego zespołu, że ja, który idę na ogół w jakimś roju, prawda, osób, dziennikarzy także, no jestem informowany, że teraz trzeba skręcić w prawo, teraz trzeba skręcić w lewo, a teraz się obrócić, a tu jest pani, która chciałaby dostać podpis, zrobić zdjęcie i tak dalej. Czyli to są wyłącznie uwagi techniczne? No oczywiście, że tak. To posłuchajmy jeszcze raz. Bierzcie i szerujcie z tego wszyscy. 24 maja głosujemy przeciw suflerce.